Cześć, tutaj Leszek. Ci, którzy śledzą mojego Facebooka i Instagrama, wiedzą, że ostatnio dopadła mnie klęska. To znaczy, że mój sklep w bardzo szybkim tempie przeniósł się do chmury. Pewnie słyszeliście, że serwerownia w Strasburgu spłonęła, a razem z nią mój sklep. Z dobrych wieści był backup, ze złych chwilowo nie mam do niego jeszcze dostępu, ale ten backup raczej nie był przechowywany w dokładnie tym samym miejscu. Mam nauczkę na przyszłość, że powinienem jeszcze jeden gdzieś tam mieć. Znaczy się, na upartego mam jeszcze jeden lokalny backup, ale wszystkiego w częściach i musiałbym bardzo dużo czasu i wysiłku zaangażować w to, żeby wszystko, cały sklep jeszcze raz na nowo zbudować, ale teoretycznie jest to możliwe, jakby się okazało, że jednak nie ma tego backupu. Niemniej firma ta mówi, że do poniedziałku teoretycznie uda się to wszystko przywrócić. Ironią losu oczywiście jest to, że stało się to w pierwsze urodziny sklepu. Mówiłem nie przynosić świeczek ani fajerwerków. Oni nie byli zdecydowanie na to przygotowani. Tak samo jak niektórzy mogą czuć się nieprzygotowani czasami na utratę kontroli nad tym, co się dzieje. A kontrolę my tracimy wtedy, kiedy nie mamy wpływu na pewne różne sytuacje. Na to, że znowu pada ten cholerny śnieg. Na to, że znowu w związku z pandemią planują zamknąć nas, a właściwie już nas po raz kolejny zamykają i teoretycznie mógłbym położyć się i płakać, bo wszystko idzie nie tak. Więc zamiast siedzieć, płakać przy komputerze, zaraz wam pokażę nad czym, spotykam się, działam, wykorzystuję ten czas na ulepszanie pewnych rzeczy, na które mam wpływ teraz, bo jego marnowanie sprawia, że nie odniesiemy żadnej korzyści z porażki. I dokładnie tak samo jest w sporcie. Czy pomimo porażki mam się całkowicie poddać, załamać i siedzieć załamanym, czy ruszyć tyłek i jednak mimo to coś zacząć robić, coś na co mam wpływ. Dlatego wczoraj poszedłem sobie na saunę, dlatego dzisiaj spotykam się z fajnymi ludźmi. To jest dzień drugi radzenia sobie z awarią, ale głównie w głowie. Jestem przed salonem Suzuki, gdzie umówiłem się na spotkanie z człowiekiem, który dał się też wciągnąć w Zwifta. Prywatnie jest przyjacielem, a służbowo jest człowiekiem, dzięki któremu bardzo udało się mi zmienić sposób, w jaki funkcjonuję, żyję na co dzień. Bardzo mnie odciążył w mojej drugiej pracy. A, wibrator. Nie wiem, czy to dotykać. Dzień dobry. I zawsze w takiej sytuacji wyobrażam sobie najgorszy scenariusz. No najgorszy scenariusz to by był taki, że spłonął razem z serwerownią także mój backup, jeżeli by się okazało, że ta firma przechowuje kopię zapasową dokładnie w tym samym miejscu. Ale co wtedy? No wtedy miałbym bardzo dużo roboty, ale jestem w stanie to odtworzyć, bo mam poniekąd swój własny backup, bo ja to wszystko sam budowałem i mam oprogramowanie, mam gdzieś indziej layout, gdzie indziej przechowuję zdjęcia, sesje i tak dalej, i tak dalej. Zajęłoby to bardzo dużo czasu, ale jest to możliwe, wszystko do odbudowania raz jeszcze, prawda? To co najważniejsze, nadal mam dwie ręce i dwie nogi, zdrowe w dodatku. I to jest najcenniejsze. I tak sobie to też musiałem tłumaczyć, chociaż wczoraj byłem wkurzony, zestresowany, albo tak najzwyczajniej po ludzku było mi przykro, no bo myślę sobie, takie fajne wideo planuję wrzucić, opublikować na pierwsze urodziny, mieć ogromną radość z tego wszystkiego i nagle, bach, rano wstaję i okazuje się, że dobrze, że nie opublikowałem jeszcze tego wideo, bo nic nie działa. No to poświętowałem, można powiedzieć. Poświętowaliśmy urodziny, odstrzeliłem się strasznie, niesamowicie. Potem przychodzę do pracy i patrzę, a tutaj taki widok, takie wielkie zero. Potem znowu patrzę sobie, a tutaj mam odpaloną sesję w Final Cutie razem z właśnie z tym urodzinowym wideo, które miałem opublikować. Znaczy, ja je jeszcze opublikuję oczywiście, ale wtedy, kiedy wszystko wróci do normy, albo przynajmniej większość. A tutaj jest mój serwer, właśnie który znajduje się w Strasburgu, a tutaj znajduje się jego backup. I, żeby było śmieszniej, widzę wszystkie backupy, które były po drodze robione. Ale nie wiadomo, gdzie one są. Pocieszam się tym, że jest informacja o tym, kiedy były robione backupy, więc być może gdzieś także on się znajduje fizycznie. Mam nadzieję, że w Robe, a nie w Strasburgu. Tutaj z kolei śledzę cały przebieg sytuacji
sytuacji związanej właśnie z ratowaniem serwerowni, przywracaniem prądu i są też ludzie, którzy są dużo bardziej poszkodowani ode mnie. I okej, jestem pozbawiony zarobkowania, ale wierzę, że tylko chwilowo, co niektórzy na przykład postanowili zamawiać po prostu na Allegro bezpośrednio moje rzeczy. Jest to dla mnie trochę utrudnione, ale możliwe do wykonania i do obsłużenia. Świat się w każdym razie nie zawalił. I myślę, że COVID w tamtym roku, gdzieś tam w kwietniu, też pozwolił mi odczulić mnie na tego typu katastrofy. Albo odczulić na sytuacje, w których mam wrażenie, że tracę nad czymś kontrolę i to powoduje u mnie po prostu ogromny stres. I trzeba się trochę przyzwyczaić do tego, że nie zawsze w życiu będziemy mieli wpływ na każdą jedną sytuację. A poza tym razem ze mną jest sport, który przez cały czas mogę uprawiać. Mogę przez cały czas zapraszać was na czwartkowe treningi razem z Decathlon Polska o 25. W poniedziałek też bez zmian jedziemy tak jak trzeba. Pieniądze w życiu nie są najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie i szczęście, tak mi się wydaje. Bez względu na kasę i bez względu na robotę, bo to są rzeczy, które nawet jeżeli ucierpią w jakiejś katastrofie, w potężnym pożarze, da się w jakiś sposób odbudować. To będzie trudne, ale możliwe. Ja nie jestem w najgorszej sytuacji, bo być może mój serwer, ta moja strefa, która częściowo ucierpiała w pożarze, być może będzie już gotowa w poniedziałek, a może uda się im już w weekend, a być może im się uda wcześniej na przykład dać dostęp do samego backupu, tak żebym ja mógł sam to odtwarzać na jakimś innym serwerze. No wtedy to by była sytuacja idealna, no bo siadam przy komputerze i siedzę, dopóki nie odtworzę wszystkiego właśnie z tej kopii zapasowej. Tylko muszę do niej dostać dostęp, a to chwilę zajmie. Cieszę się też, że nie jestem przywiązany na przykład do jakiegoś programisty i bardzo dużo, oczywiście nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy jestem w stanie ewentualnie zrobić sam. I jeżeli się zawezmę, nie wiem, czy to dobre słowo, jeżeli się uprę, to jestem w stanie postawić wszystko sam od zera, bo wszystko sam od zera robiłem. I to mi dało ogromną satysfakcję. W każdym razie nie stresujcie się tym. Wiem o tym, że prawie nie działa. Dziękuję wam za wszystkie maile i dziękuję wam za wszystkie wiadomości na Facebooku i na Instagramie. Ogromne dzięki za wsparcie. Okej, wczoraj czułem się z tym wszystkim mega koszmarnie, ale głównie ze względu na to, że czułem takie wewnętrzne rozczarowanie tym wszystkim. Ale dzisiaj już jest dużo lepiej. Po prostu musiałem to sobie wszystko wytłumaczyć, właśnie wyobrazić tę najgorszą sytuację i skonfrontować to, czego się tak naprawdę boję, albo co tak naprawdę mnie stresuje. I nie jest źle. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie.